Siemano, ja jestem Mateusz, witam was na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz i zapraszam na dzisiejszy film. Champions League powraca. Na początek Paris Saint-Germain kontra Real Madryt. Protest pracowników hotelu, w którym zatrzymali się piłkarze Realu. Krzyczeli do Karima Benzemy. Krzysztof Piątek znowu trafia w meczu ligowym. Tragiczna forma Cristiano Ronaldo. Naprawdę brzydkie zachowanie Artura Boruca. A na sam koniec o byłym agencie Roberta Lewandowskiego, który niestety musi walczyć o życie. Już dzisiaj wieczorem odbędzie się pojedynek PSG z Real Madryt. Dajcie znać na dole w komentarzu, kto waszym zdaniem wygra. Oczywiście zachęcam do ocenienia tego filmu, subskrybowania kanału, no i zapraszam do oglądania. Z kodem SPORT600 zgarniacie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfan. Link znajdziecie w opisie. A zaczynamy oczywiście od dzisiejszych pojedynków Champions League. Po fazie grupowej czekaliśmy blisko 2 miesiące na rozpoczęcie rywalizacji w fazie pucharowej i nareszcie tej chwili się doczekaliśmy. Zdecydowanie najwięcej emocji wzbudza dzisiejszy pojedynek w Paryżu. Tam udał się już Real Madrid, który spróbuje wywieźć korzystny rezultat z Parc des Princes. Już kilka godzin temu doszło do spotkania władz obu klubów w jednej z restauracji. Co interesujące, to natrafiłem także na materiał hiszpańskiej marki, która podaje, że w hotelu, w którym zatrzymali się piłkarze Realu Madryt, strajkują pracownicy i krzyczą, aby Karim Benzema im pomógł. O co dokładnie chodzi? Niestety nie wiem. Nie znalazłem informacji, co było przyczyną tej sytuacji. Być może to tylko jakiś kawał. W każdym razie, jeżeli będę coś wiedział na ten temat, to aktualizację dodam na dole w komentarzu. A co do składów jednej, jak i drugiej drużyny, to wydaje się, że lekką przewagę mogą mieć goście. Carlo Ancelotti nie podjął jeszcze decyzji, czy zagra Karim Benzema. Ma się stać to jasne na chwilę przed meczem na ostatniej rozgrzewce. Sam piłkarz mówił, że decyzja o jego występie jeszcze nie zapadła. Nawet jeżeli zagra, to najpewniej nie będzie w stanie spędzić na boisku całego spotkania, to za duże ryzyko. Z kolei Mauricio Pochettino na pewno nie będzie mógł skorzystać z usług Sergio Ramosa. Ten, kto będzie oglądał ten pojedynek, to koniecznie pod tym filmem zostawia łapkę w górę. Drugim pojedynkiem w Champions League będzie rywalizacja Sportingu Lizbona z Manchesterem City. Mimo osłabienia gości przez brak Gabriela Jesusa, Grealisha czy Walkera, to oni pozostają zdecydowanym faworytem. Bardzo mało prawdopodobne jest, że Portugalczykom uda zatrzymać się rozpędzoną maszynę prowadzoną przez Pepa Guardiolę. Betfan również nie ma wątpliwości, kto wygra ten pojedynek. A w jutrzejszych meczach Ligi Mistrzów interesująco zapowiada się pojedynek Interu z Liverpoolem. I podobnie jak w meczu Obywateli, tutaj także faworytem będzie ekipa z Wysp, ale już na pewno nie tak pewnym, jak Manchester City. W środę zagra także RB Salzburg z Bayernem Monachium. Rzecz jasna, tutaj faworyt także jest znany, a my oczywiście liczymy na wiele bramek zdobytych przez Roberta Lewandowskiego. Chyba możemy powiedzieć, że Krzysztof Piątek i włoska liga to idealne połączenie. Polak pomimo nietrafionego rzutu karnego zdobył później gola i pomógł swojej drużynie wygranej. 2-1 na wyjeździe pokonali Specję. W tym meczu z Polaków nie zagrał tylko Krzysztof Piątek, ale także Jakub Kiwior oraz Arkadiusz Reca, oczywiście dla Specji. Manchester United jest w poważnych tarapatach. Już dzisiaj wieczorem rozegrają zaległy mecz 18 kolejki Premier League z Brighton, ale nawet jeżeli wygrają, to nie ma za wiele powodów do radości. Będą mieli rozegrane o 3 spotkania więcej od Arsenalu, które jest zaraz za nimi w tabeli, a różnica punktowa i tak będzie nieznaczna na korzyść klubu z Old Trafford. Kolejnym problemem ma być ponoć Ralf Rangnick, czyli trener Manchester United, a przynajmniej tak twierdzi prasa na Wyspach. Piłkarze mają być niezadowoleni z metod treningowych, jakie stosuje Niemiec, ponoć one są archaiczne, ale jaka jest prawda, no tego nie wiemy. Kompletnie bez formy jest także Cristiano Ronaldo. Nie trafił on do siatki rywali od 6 spotkań w lidze, czyli dokładnie od 44 dni. Jak na Portugalczyka, to wynik po prostu tragiczny i nie ma co tu się oszukiwać. Przykre jest to, że nie możemy powiedzieć, że jest on najlepszym piłkarzem nie tyle co nawet w Premier League, ale nawet nie jest najlepszym Portugalczykiem w Manchesterze. Czasy jednak się zmieniają i nie można już w tym momencie oczekiwać od niego cudów. Choć jeżeli spojrzymy na skład Manchester United, to chyba jest to jedyny piłkarz, który może dokonać czegoś niezwykłego. W ostatnim meczu Legii Warszawa doszło do kolejnej kompromitacji tego klubu. Tym razem przegrali 1-0 z Wartą Poznań. Mogło być nawet 2-0, ale goście nie wykorzystali jedenastki. Fatalnie zachował się Artur Boruc. W materiale, który opublikowałem na swoim kanale, broniłem go. Twierdziłem, że zachowanie rywala było po prostu żałosne. Nie widziałem jednak sytuacji, która miała miejsce chwilę po opuszczeniu boiska. Wkurzony Artur Boruc zaatakował pracownika Legii, który prawdopodobnie nagrywał relacje z tego meczu, a być może był odpowiedzialny za prowadzenie social mediów. Na to już wytłumaczenia nie ma i nie możemy powiedzieć, że emocje wzięły górę. Nie jest on już nastolatkiem, tylko doświadczonym graczem u schyłku swojej kariery, więc tłumaczenie się wiekiem czy niepowodzenie w tym meczu, a nawet sezonie, nie może mieć miejsca.
Poważne problemy zdrowotne ma były agent Roberta Lewandowskiego, czyli Cezary Kucharski. Przebywa on w Hiszpanii w szpitalu, gdzie walczy o życie. Od 5 dni przebywa w stanie śpiączki farmakologicznej. Pojawiły się komentarze, że nie ma tam odpowiedniej opieki. My oczywiście życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. Na dzisiaj to już koniec. Dziękuję za oglądanie do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam oczywiście na naszą grupę na Facebooku Nie Grasz, Nie Wygrasz. Link macie tam na dole w opisie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!